Pani marszałek, Wysoka Izbo, pytań do mnie jako przedstawiciela komisji w zasadzie nie było. Te wypowiedzi posłów opozycji też były wypowiedziami nie na temat, obok w ogóle tego zagadnienia, które jest przedmiotem przedłożonego projektu zmian w regulaminie Sejmu. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że te dwie zmiany plus przepisy przejściowe wynikają z tego, że należy dostosować przepisy regulaminu Sejmu do ustaw. Legislatorzy sejmowi zauważyli tę lukę, można tak powiedzieć. Komisja podjęła inicjatywę i tutaj nie ma żadnego drugiego dna, nie ma żadnej próby przeszkadzania w oglądaniu meczu. Nawiasem mówiąc, ten punkt miał być o 22, więc po meczu. Też jestem jako przedstawiciel komisji tutaj w czasie, kiedy pewnie kusiło oglądanie meczu, bo wszystkich nas kusi, przyspieszyły obrady. Jesteśmy w Sejmie, bo to są nasze obowiązki, które wykonujemy jako rzecz pierwszą. Wszystkie inne sprawy, mimo chęci i pragnień, potem. Pani marszałek, zapewniam Wysoką Izbę, że to przedłożenie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych nie jest obliczone na jakieś inne cele, nie wynika z żadnych podejrzanych kontekstów, nie ma żadnego drugiego ani piątego dna, nie mają drugiego ani piątego dna, po prostu trzeba przeprowadzić tę zmianę, bo ona jest zmianą dostosowawczą regulaminu Sejmu do obowiązujących już przepisów ustaw i proszę jeszcze raz Wysoki Sejm o przyjęcie tej zmiany. Dziękuję bardzo.